Witam serdecznie. Budyń się zaczął. Witam serdecznie. Ja jestem Lufty, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 15. Dzisiaj ze mną. Wąski, zaraz on wyjdzie. Skończy dzień dziecka. Przepraszam, nie bij mnie. Widzenia. Tak. Nie bij po palcach. Jak widzicie, jesteśmy na farmie u Johniowatego i Budyniowatego. Pumy. Kłamiesz. I jak widzicie, panowie wybudowali sobie trzy wiaty. Jest dzisiaj ze mną Johnny, Lufty i Szymon. I podróbka tego Pumy. Puma, bo ja zaraz tak. Naprawdę, ja wyjdę i ci kiknę. I się skończy. Przepraszam, nie bij mnie. Na zdrowie. Na zdrowie. A żeby ci tak Bozia w dzieciach wynagrodziła. Co to było? Nie, to była Asio. No, jak... Asio. I chłopaki dalej tam będą sobie orać pole swoje, które nie dokończyli. W poprzednim odcinku. Bo ktoś nie dał go dokończyć. No, trzeba dalej kończyć, a ja zajmę się nowym nabytkiem, który został tutaj wybudowany na naszej farmie. Czyli stacja Mixentation. Mixentation. Puma, nie na odcinku. Takie rzeczy po odcinku, proszę. Takie rzeczy po odcinku. Bo nas Gwoździk ogląda. No właśnie, a ja dzieci naprawdę. Co sobie pomyślisz? Wytnij to, bo jego mama to ogląda. Weź, daj spokój. Weź się. Weź wyjdź. Weź się. Przemyśl swoje zachowanie i właśnie. Przepraszam. Wyjdź za mną drzwi, otwórz drzwi z drugiej strony. Zobaczycie, tam w domu nie biją. Bija na mnie? Ja bym zadzwonił. Nie dzwoń do mamy. Gdzie byś dzwonił? Chyba po resztę kiboli, żeby im pomóc. Mnie nie biją. Jego to się już ten, z widłami ganiają, dlatego sobie palce wybił. Ja sam się biję. On tak mówi, że on ten, w piłkę grał, tak. Tak to się nazywa teraz. A wkładał gdzie miał nie być. Tak, jechał na ręczny pewnie tam nogą i tyle. Poniosła go ambicja. Boże. Powiem ci, ile ty tego trzeba? To samo szło u Alloka na odcinku z nowej serii. W sensie? Tak, to jest spoiler. A, spoiler, tak. Jak coś, to nie wiecie tego od nas. Pamiętajcie, nie wiecie tego od nas. No. Nowy sezon Alloka już 14 września. 2013 roku. No. 13. Oj, chyba ktoś tu zaraz wejdzie. Ja coś czuję, że nie. A tu Christian wejdzie. Siema, Gimbie! Nie wejdzie nikt, bo ja już tu jestem, więc nikt nie wejdzie. No tak, większej gwiazdy nam nie trzeba. Czuję się nieswojo przy nim. Ej, ty z nim jesteś na gospodarce, to wiesz. Siemo! Zobacz, co jest u tego roboty. U mnie nic nie ma. To tak 3,5 metra ode mnie. Ale od tyłu to nie pomoże mu. Ale tyłem. No wiesz, najwyżej ci przepuści odbytnicę i będziesz miał, no. Ale on ma 4-metrowego, to 3,5 metra za mało. No zbyt niski gabaryt, kurde. No się nie bawi byle czym. Ja mam 7-metrowego, a co? Ej, zamknąłem się w sobie. Ej, no to... To będzie... Lufty, to czym my się będziemy bawić? Nie, to ja myślę, że to nie ma sensu, trzeba już wychodzić, koniec odcinka. Dalej, idźcie spać bliżej. Da się pobawić. Swoim. No swoim im się dasz, no. Będem. Będzie brał cię, pumawał cię. Tak, Lufta, to... Gdzie? Chopie, on jak ciebie Lufty dorwie, to nie puści. Stary, on cię jak dorwie do 16. A no nadzieje cię na drążek zmiany to... biegów i półbiegu. Jezu, wywróciło mnie. No to wywróci się, no. Panie, wstać nie mogę. Powerade. Weźcie mnie postawcie. Johnny, weź się tepnij tutaj do tego. I podjedź mi tu ten teleskopowo, jak może. Właśnie. No bo nich! Ty masz takie coś jak teleskopową? Tak. Co? Chyba przenośnik jednoosobowy, dwuręczny, przedsiębieżny, za się rzutny. Ja znam tylko ten, tą. Czekaj, jak to było? Paczkę. No.
Jednokołowy wóz transportowy. Albo łopatę, jak to było. Nie pamiętam, jak to było z łopatą, co to się mówiło. Czekaj, jak to było. Przedsiębierny zasięg rzutny obręczne. To było widmo. Ten, darmowa koparka ręczna, czy coś takiego? Coś takiego było, nie pamiętam to. Na pewno było nieprawda. Dobra, wysyp już. Niech będzie, krowy zjedzą z ziemi. Ładuj. Spuszczaj. Jest. Szymona. Pogiąć karoserię całą. Dobra, może go zostawić, tak go będę brał. Ja idę. Nie to, że Szymona Słyszałeś. Będę brał, no ale no. No dobra, tłumacz się teraz. No dobra, tak, wiemy, że ty już jeszcze Puma, nie? No ale Puma, wiesz. Puma, wiem, że ty byś chciał tak... Ona jeszcze nie letnia. Puma, wiem, że ty byś chciał takie rozkosze, ale to za słaby gabaryt jesteś. Nie dasz rady. On chce konkrety. On chce ludzi doświadczonych. A nie tam. Szymon nie. A nie na takiego śmierdziocha chłystka pierwszy raz. Szymon, to są żarty, nie bierz tego na poważnie, wiesz? Bo ja jestem bardzo grzeczny chłopak. Ale to mnie to obchodzi, czy grzeczny, czy niegrzeczny? No, Johnny, uspokój go. Nie będę go uspokajał, on ma 16. To ja idę do Johnny'ego, co? On tam lubi takie zabawy, wybierki. Kara. Ale do ciebie mam. Ale. Nie. Tak? Fuck you, thank you! Ja mieszkam. Znaczy, ahoj. No. Gdzie ja mieszkam? Ahoj, ahoj! No, w Warszawie, wiesz? Kurzej w Warszawie widział. Czyli do ciebie mam bliżej. Ty widział kiedykolwiek Warszawę na oczy? Tak. Za Google Street View? Nie, widział, że. No i sorry, poza poszukami. Ja tam palcem na mapie. Zoomi.pl i ogień. Nie, Google Street View. Tylko jeszcze jestem nie wiem, bardziej światowy. No widzisz. Jesteś bardziej światowy? To gdzieżej był? W Sosnowcu. W Warszawie. Tak, Sosnowiec to nie miasto, Sosnowiec to styl życia. Jeszcze tam nie byłem, ale mam zamiar jechać na wakacje. Będę miał pewność, że Szymon mnie tam nie dorwie. A skąd wiesz? Tylko pewien? Pieszy Ślązok ma 200 metrów do Sosnowca. Co? On się tam przejdzie. On zrobi robotę za Szymona. Krystian niewiele mniej. Ja mam krewnych i co? Ohoho! Szymuś, serdeczne współczucia. Nie, w samym Sosnowcu nie, w miejscowości obok. To też się przyda. No też ma w miejscowości obok znajomy. I Jerzy z Białowieży mieszkał u twojej dziewczyny. Nie, to nie tak. No, bo mój kolega to był Jerzy z Białowieży i mieszkał u mojej dziewczyny. Mi to nie przeszkadzało, jadł za moje, spał za moje i ciul. Puma, ty tam się, wiesz, uważaj na swoje słowa, bo... Dobrze, ja ruchałem za niego. Żart. Wiesz, bo Puma nie wiem, czy ktoś ci kiedyś karoserii nie porysował, wiesz. Ja mu to samo powiedziałem. Tylko nie w motorku. Będzie dopiero pokażemy. Dostanie spirolkiem po oczkach. Ale się zbugowała. Wzięło mi 4 te. 4 belki. A ty zachłanna. Czy nie grać? My 4 nie pociągniemy, damy radę. Lufty nie pociągnie? Lufty nie podniesie. Ja nie podniosę. Ze mną się nie napijesz. Nie ma takiego bicia. I wszystko jasne, no. Jak usłyszysz ten tekst, to już wiesz, o co chodzi. To już wiesz, że coś się dzieje. Ej, Johnny, czemu ty kurwa opuszczasz? Noga mnie boli. Takie. No. Ma dobrze, że cię co innego nie boli. No. Jego piesie. Też. To do piekła, nie? Dalej piekła. Ty się Szymon tam nie udzielaj, tak? Nie chci, żeby się udzielił. Daj no żart, weź. Grabi synu sobie, grabi. Wyjdź pół godziny, bo oni się skrócić do dwóch. Nerwy. Czekaj, trzech? No to już czterech chce mi wlać, także... Celibacie. No, celibacie, bo jest Johnny, jest Lufty, jesteś ty, jest Krystian, także... Wiesz. Ale kto pierwszy? Jak myślicie? Ja byłem pierwszy. Ej, jak myślicie? Dobiję do pięciu?
Mała to jest chętny. Ty będziesz miał problem jednego przesiąść dalej. Mała tu masz chętnych, panie kochany. Łapka w górę, jak to bym chciał. Zdrowo, pumie. Czarnego mam na szczęła, tak? Ten jaki hardy jest. Mocny jesteś, stary. Spiżowi mocny. Nie wiem jak Johnny, nie wiem jak Lufty, nie? Ale z Jod to zastrzałbym gdzieś w porządku. Ciebie paruwa to na skinięcie palcem. Nie denerwuj się. Koledzy, wiecie co? Ja jednak już muszę wyjeżdżać. Ty, no dobra, spokojnie. No weź. Ale to ma, Szymuś, ja słyszałem, że ci się ta droga z 2,5 do 1,5 godziny skróci. Ja nawet nie wiem, czy ty w 15 minut tam nie będziesz. Ty, Szymon, daj sobie spokój, bo ja na wakacje wyjeżdżam, wiesz? Za późno. Nie zdążysz. Zdążę. Ale tu wiesz, na przykład Puma teraz tak. Siedzi sobie, a nagle taki dzwonek do drzwi. Pęk, pęk. Nie mam dzwonka. Komornik. Nie, dzwonka. Nie. Ej. On nie ma drzwi. Słuchajcie. Jest dzwonek do drzwi, on otwiera i od razu... Ała. Kto tam? I od razu... Mamo! Dzwoń po koronera. Mamo, dzwoń po ten zakład pogrzebowy Słoneczna Łąka. Życie? Nie, zakład pogrzebowy Ciężarna Jola. Ej, Johnny. Co? A wy byście, aby słyszeli... Koniec. Nie słyszeliby. I potem nagle ten... Dobry Jezu... W wersji dubstepowej. Słyszałeś to w wersji dubstepowej? Drum and bassa. Sorry, drum and bass. Czekaj, już nie słyszałem chyba w wersji dubstepowej. Dobry Jezu, a nasz panie w wersji drum and bass. Do tego nic nie przebije. Jezu! A nasz panie! Nie rać, panie! jeszcze jedna była taka piosenka, co... Znaczy piosenka. Coś tam... Anielski orszak. No. Anielski orszak, proszę przy mnie. Ty chyba ministrant jesteś, nie? To... Nie, a ty? No nie, jednego ja mamy w ekipie, ministranta nam wystarczy. No i dobrze, przynajmniej mamy. Ministranta nie będę musiał... Uderzę, to przynajmniej ministranta. Co ty powiedziałeś? Nic. To co słyszałeś? Jak się uderzy, to możecie zabić. Ała. Ja cię złapię. Słuchaj, tak. Jak któryś z was zdąży, tak, zanim dostaję, no to... Hardy się zrobił. Poczekaj. To będzie sensacja XXI wieku. W tej chwili można się zacząć śmiać. I w tym momencie zrobię coś specjalnie dla ciebie w tym filmiku. 70 tysięcy łapek. Nie, zrobię coś specjalnie dla ciebie w tym filmiku. A spróbuj tylko. No. Już mam pomysł. Wyczuwam jakiś pocisk. Nie, też wyczuwam jakiś pocisk. Będzie... Channel group changed. Oj! Ja wiem, jego namiary do Steama. Nie, aż tak dobrze to nie trzeba. A może ktoś by chciał z Afriko wygrać ten, tam skiny do CS-a, czy tam do czegoś? Co? Ja nie mam CS-go jeszcze, także możecie grać. Ale to z twojego konta. A ty, ej, ziomek, oddaj mojego. Patrz, Guzyk i się wydygał się. Widać, że się boi. Widać, że mi gliznął. Widać, że czuje respekt. Respekt. Będziemy kupować. Nie, będę kupował. Co ty myślisz? Tego Dragon Kinga w traku Factory nie to wiesz, ja ci go mogę dać. Lufty będzie kręcił. No, jak nie kręcisz w naszym kraju, to nie żyjesz. Lody. Każdy łoże jak może, nie ma jak gospodarza. A ty, ten, Puma, ty zaraz możesz sam se lody kręcić, to wiesz. Jest taka firma od kręcenia lodu. Zostanie Chip and Dace'em. Słuchaj, spokój się, nie denerwuj się, tak. Ja za ciebie Ty jeszcze mi chyba zdenerwowanego nie widziałeś. A co ty taki strachliwy, ej? Co ty taki strachliwy coś ostatnio? Ja? Tak, tu. Dlaczego? Nie ja. Ty gorzej jak Cooper z złota. Nie no, bo wiem, że Szymon daleko do mnie nie ma i dlatego. Ja też cię daleko nie mam, co ty myślisz, co za problem daje tam do ciebie?
500 coś chyba będzie, jak nie więcej. A czy to jest daleko? Właśnie. No daleko to jest 20 tysięcy kilometrów, a nie 500 coś. Ale wiesz, nie opłaca. Ty musisz ile to, na taką odległość to spływa. Wiesz, jak ja bym zobaczył, jakbyś obrywał, no to ja to bym chętnie nawet został. No. Alok już u mnie był, więc Alok wie jak wyglądam, więc jak chcesz się zapytać... Oj. Wysys Brazer, uspokój się już. Wysys Brazer. Jak chcesz się zapytać jak wyglądam i czy masz szansę ze mną, to się pytaj Aloka. Weź, bo on się za mnie zaraz sobie chłopaczyna i co? Puma, wiesz co? Idź do piwnicy po klucz wiolinowy, bo zaraz się zamkniesz w sobie. Nie. Zaraz za chwilę ktoś wyskoczy z tekstem. He, drama jak z Atorem, ale drama będzie. Uno. Uno z dos tres cuatros. Do tres cuatro. Rumba, a więc rumba, o. Lufty? No. Nie. Trzy razy nie, dziękuję. Wyjdź pan, przebij swoje zachowanie i wróć z powrotem. Przepraszam, nie bij. Dalej jeźdź, bo cię przetrącę. Trącaj go, czego ty się tym przejmujesz? Może na nie przejdziesz. Skąd wiesz, próbowałeś? Nie. Jak Szymek cię przejedzie? Szymek cię tylko raz liźnie. Ty mi z tego, ty i on się cieszy z tego. Wiesz. Ty weź się uspokój. Raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek. Ty nie znajdziesz sobie kogoś innego. No trzeba mieć Ale kto jest taki głupi jak ty? A mi pociszać. Żeby dać hasło 1, 2, 3, 4 do Steama. Albo 12, 13, 11. No co zrobić, no? Zrobimy troszeczkę. Jedziemy na kolejne pole. Gdzie? Ja jadę na pole numer 2. Jo. A ty możesz tu zaraz obok na jedynkę. A ty na policaj. One, two, three, draw. Tarariką, riką, sa. Ojej, chyba siana mi zabrak. Chipsy Cola, idę grać w Lola. Nie znam. Pepsi Cola, Cola Pepsi, nasi chłopcy są najlepsi, Pepsi Cola, nasi chłopcy piją gola. No, na pewno. Jaki porsz. Tymuś, przyznaj się, coś ty ćpał? Budyń, no nie wiesz? Widy po nie wiesz, że on jest siorbaczem ciepłego budyniu? Po prostu ktoś mu dobrze czasnął. Ja. I mu odbiło. A, zaraz, żeby tak, ktoś tobie nie czasnął. A w tej bajce był smok, robił hał i dawał mleko. I tak, i przywiózł mnie do domu. Tam się lepiej zamknij, bo ja cię znajdę. Nie wiem, gdzie ty mieszkasz. Nie ma takiej możliwości. Zapotrzebowanie na jęczmień. O, Kaszmir. Ktoś ma jęczmień? Może to się tam znajdzie, ale chyba nie ma. Może województwo znasz, ale adresu nie. Także... Co to za problem? Siódmy karton po lewej? Ale ja mam twojego Facebooka, więc mam władzę. Ooo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 
Tak 150%, jak nie więcej. A co dzisiaj Johnny żeśmy mówili o tym? O lizaniu dupy, no nie? Ja nie liżę dupy nikomu. Wiesz jak to wygląda? Ale wiesz jak to w robocie wyglądało, jak ja patrzyłem na ten odcinek. Panie. Ja myślałem, jaki? Że ebne. Ale jaki odcinek? No. Normalny. Taki z ciebie widz? Ale tak dajesz zarobić? Właśnie. A i tak nie zarobisz na mnie, bo ja mam adblocka. No i co z tego, że masz adblocka? Wyświetlenia się liczą. Ale łapkę daję i wyświetlenia masz. O Jezu, nie to znowu belkę. A który odcinek? Nowy. Ładny. A, kto tam komu dupę lizał? No nikt nikomu nie liza, co ty chcesz. Trzeba kłamieć. Co? Kłamieć, że ktoś komu dupę lizał. No nie wiem, były tak mówite. My nic nie mówimy, my tylko głośno myślimy. Podejrzane fakty. Tak. Szymon nieładnie tak. Oooo, tutaj... Ładnie, ze spokojem. Ze spokojem. Ty kurwa nie znasz. Daj, nie, no uspokój się, no wiesz, ja to w żartach mówię. Ja wszystko w żartach mówię. Czyli żarty. No tak, no. Wiesz, Szymuś też w żartach swojego uwolni z łańcucha.
Jeden już kiedyś żartował. Do teraz pieczę. I zaczął nagrywać na YouTube. Do dzisiaj szuka zębów. No, na przykład. Aż tak wszedłeś? No. Rozporek rozpiął i zęby powybijał, no. Także, Puma? Paję. Szczęśliwej drogi już czas. Zalicz ile masz zębów, żebyś wiedział ile szukać. Przeliczaj na porcelanowe, 1500 zł. O co chodzi? Ty, ale ja mam jednego złotego. Ło, to sprzedam. To z Mosiądzu, to się nie liczy. Ej, kurwa, coś masz do Mosiądzu? Przyszysz do leśni, Szymona Fomarowie. Ten to naprawdę. A najlepsze. Dostałeś śluzoka na tego Walloka. Jak dostałeś? Do pracy. Do pomocy. Powiem ci. No Szymona do pracy nie zagonię, no bo nie ma 16. No. To boli. Nie może zagonić, jak chętnie Walloka zagram. Daj mi John Deere, ty też coś zajadę. Nie ma, tam jest tylko ten. Ale co, każdy ma. Juhana, każdy ma pewnie swoją gospodarkę tam, no nie? Dwie gospodarki są, no. I ty jesteś. Powiem ci, mapa strasznie potrzepana. A. Może wiesz, FPS-y. Nie dropi FPS-ów. Mhm. Ale otwieranie drzwi. Jest, otwieranie bramy jest na L. O, nie na O. Pogubić je pewnie można, no nie? No, odpalanie maszyn jest w ogóle czary-mary katakumby. O jest. Norma. Jakby to Izak powiedział. Norma. No ja też pewnie wpadnę do Alloka nagrać coś. Będziemy od lasu, taki mini sezon. O, jeszcze wie. Nie znudziło im się to jeszcze. Także Luftas, mamy wprawę u Adamka? Nie ma problemu, bo ja bym spróbował. Jezu, mikrofon. No Adamek podobno dwa odcinki narzekał, że to musiał zbierać. Nie no, my żeśmy mu pomogli, no czego? No bo, a szczególnie na koniec. No, my metrowe kawałki mu powierzy na środku. Nie, jeszcze po tym biłem, jeszcze kluczem. No jeszcze lepiej. To ja się będę. Ja nie potnę? Kurde, brakuje mi siana. Ciur. Zadzwoń do Bociana. To by natrzepał mi siana? 7 trójek i 5 zer. Puma zobaczył, że to dzień. Ja tam, wiecie co, ja tam bym wolał siana zrobić na łące niż kurwa na łące. Co byś wolał Pumę na łące? Nie, zajmę czyplista się mniej żartuje, to on sobie to na poważnie weźmie i... Będzie się odwiedził. Nie żartujcie tak przy nim, bo ja się boję. No i co wtedy zrobisz? I masz czego? No i on się z tego cieszy. Bo się z tego cieszy. Alloka do teraz dupa piecze. Mała. To dlatego zaczął nagrywać. Ale zaczął nagrywać prędzej niż mnie poznał. No właśnie. Aha. Ten co wymyślił. Ale od pierwszego poznania do teraz dupa piecze. Dwa tygodnie przerwy. No bo on w Poznaniu mieszka, nie? Aha, a ty? Zaraz pod Poznaniem. Ej, daleko. Do Poznania kamienie rzucę. Stówę masz do Poznania? Tak. A od której strony? Od dupy strony. Nie no, ja się pytam, bo się nie wiem, czy wyjeżdżać na wakacje, czy nie. To ci nic nie da. On cię znajdzie w nawet największej dziurze świata. Uwierz mi, że ja bardzo lubię jeździć samochodem i gdzie tylko znajdziecie, gdzie tylko zajedziesz, tam w Cieszynie cię znajdę. Nawet byś zajechał do tego, no, do Ameryki, to bym gdzieś do domu zajechał samochodem. Na pewno samochodem byś zajechał, jakbyś przez ocean przelecieć. Stary, dla Szymona nic trudnego. No właśnie. Zaspawię drzwi, wypiankuję od środka, amfibia. No właśnie, ja mam amfibię. Albo łódź podwodną, no. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Pamiętaj, gówno w gównie to nie. Coś w tybie. Muszna uwaga. Coś w tybie. No ale mi targacie dzisiaj elita, no. Szymon, ci co innego możesz. A właśnie. Targacie.
Przegiełeś pałac. Tego nie słyszałeś. Czym różni się Oreo od cipki? Że najpierw zamoż, potem polisz. Znaczy... Nie, niczym się nie różni. Czekaj. Jedne i drugie zdalisz, ten, polisz i zamoż. No, no. Tech. Ja to wiem. Tech fakt. Tak, ty na pewno Puma wiesz, ty na pewno wiesz. Nie, no wiedziałem. On wie, co to jest Oreo. Ha, no. Nie, nie. Ale czym się różni? Już nie. Bo wczoraj mi powiedział. Wczoraj to miało być pytanie na konkurs, ale znowu byś wystrzelił w komentarzu, jak ostatnio. Nie, no dobra, to nie powiem. Możesz zadać konkurs. Ale CSGO to wygram. Jak będę miał pieniądze, to spoko. Na razie jestem biedny. Ty kup mi CSGO. Na pewno. Co to dla ciebie? No, na pewno, tak, na pewno. No. Co to dla mnie? YouTuber nie kupi. Coś się ogarnia, jakiś konkurs dla widzów. Puma się nie liczy. A, no waj. Nie, bo Puma zna wszystkie odpowiedzi na nasze grypsy, to wiesz. Nie, no nie znam. Nie wiem, jak masz na imię. No, na pewno. Tego to na pewno nie wiesz. Dobrze, ja używam pseudonimu artystycznego. No, Szymon. No. Paruwa. Nie Kabanos, kurwa. O. Jest bardziej suchy. Tak, ja. Ty jesteś bardziej suchy. Nie. Bardziej suchy, jak tak, jak, nie jak cię odwiedzi... Nie, no weź. Już będzie, że serdelek. Ej, przestań, bo skumaj, on się z tego cieszy. Ja wiem. Ja się z tego boję. I będziesz jak serdelek. Zobaczysz wtedy, jak kabanosy smakują. Sardynka w puszce. Będziesz wtedy miał jesień średniowiecza. A kupisz mi CSGO? Jak no przeżyjesz jego spotkanie i nie będzie piekło. A pamiętaj, po dobrym piecze dwa razy. Opie, całą Wisłę wypijesz. Jeszcze braknie. Ty, no bo wiesz, Szymon, ty jesteś spoko, ja cię nigdy nie obrażałem. Ale się liżę, panie. Ej, ty nie chcesz żyć. Spytaj się prezydenta, jak żyć. Szymon ci na to nie odpowie. Zmienić pracę i wziąć pożyczkę. To ci nic nie da. Chyba, że kupisz Szymusiowi fabrycznie nową szesnastkę. Tak? Nie produkują. No dokładnie. Cicho, ja wyprodukuję. Teraz nowy wyprodukowali 4011 wersja po lifcie. O, fajna wersja, o, fajna wersja. Taka fajna była okrągła, tak na... Ja wolę 1674. Fajnie naprawdę wygląda. No akurat 1674 był fajny. Ale podobno coś tam ze skrzynią biegu było nie tak. A póki Johnny do niego imię się. Ale i tak lepiej się opłaca kurna tego. Ej, masz coś do zrobienia? Zetora Turbo i ogie. Czyż? Masz coś do żadnego? Już trenuje połykanie. Ale on sobie Gravitar Puma sobie grawi, no. Już nie mam. 50 tysięcy łapek i Puma będzie jeszcze na następnym odcinku. Ja już wiem, jak będzie ten. Jak będzie się nazywał ten odcinek. O tym, jak Puma ciągnął druta. Ej, nie. Spróbuj tylko. Taki challenge. 50 tysięcy łapek i Szymon nie odwiedzi tego Pumy. No właśnie, pomóż się. Ale to jest taki hard challenge. Obojętnie jakie łapki. A jeśli będzie mniej niż 50 tysięcy łapek, wtedy Szymon odwiedzi Pumę i zrobimy z tego klip. Nawet nagramy te odwiedziny. No i zobaczymy, która strona kocha bardziej. Kurna, co zrobić, żeby on nie przybył? 50 tysięcy kont otworzyć i robić łapki w górę. Modlić się, że będę miał ten, że będę miał ponad 100 tysięcy tych subskrypcji. To może... Chciałabyś. No czekaj, jak on zrobi 50 tysięcy... Jeszcze tylko 99. Nie no, już 98. Dlaczego, Szymon, ty tego nie widzisz? Oni się strasznie obrażają, my bym im to zrobił, a nie... Ja ich kocham. Także Puma... Także jedź do... Szczęśliwej drogi, już czas! To można powiedzieć tak samo jak w tej, jak w piosence Perfektu. Wszystko ma swój czas.
To jest właśnie twój czas, to jest ten moment. Pamiętaj, ciesz się, carpe diem. Pamiętaj o śmierci. Potem już nie będzie. Chwytaj dzień. On potem chwyci coś innego. Pamiętaj o śmierci, to jest moment tamowy. O, właśnie. Ja wiem, że coś podobnego. Ja się z wami nie bawię, idę stąd. Bierz swoje zabawki i idź do innej piaskownicy. No. Gdzie znajdę? O, i tak wyjdzie, gdzie mieszkasz. Po IP cię znajdzie. A że ty masz jako jedyny w wiosce internet? Po kawałce, ja mam kuzynę w policji, więc wszystko mi znajdzie. Ale nie, co to za problem? Wystarczy, że pojedzie do ciebie tam na wioskę, zapyta się o takiego Mongola, który się nazywa Puma. No i na pewno każdego znam. Kuzynę ma auto. Taki co ma tam John Deere, nie John Deere. I szybko się... A czekaj, on coś mówił, że naprzeciwko niego jest PGR. No, co kiedyś mówił. No, coś tak kiedyś było. Nie. I cały czas powtarza jeszcze o tym. Nie kłamię. Także, Szymuś, chyba nie będzie ciężko znaleźć. Nie, no problem. Szymon, nie, pamiętaj, nie, idź w stronę PGR-u. Idź w stronę PGR-u. Nie. O. Idź w stronę słońca. Jak on pójdzie w stronę słońca, to będzie miał raczej księżyc. No, będzie miał jesień średniowiecza. No i dobra, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. My tą jesienią średniowiecza... O, ała, i wszystko jest. Odcinek pod tytułem ała. I na końcu będzie... No i właśnie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdeczne, zostawcie coś po sobie. Na razie. 50 000 łapek.